Serdecznie witam wszystkich. Dziś chciałbym rozpocząć serię filmów opowiadających o moich zbiornikach. Miałem zacząć od wanny, ale mieszkające tam karpie zaprotestowały, mówiąc coś o ujawnianiu danych osobowych. Więc na pierwszy rzut, że tak powiem, poszło moje najstarsze i, jak sam twierdzę, najbrzydsze akwarium. Najbrzydsze, jeśli chodzi o szkło, pokrywę i filtr, który próbuje coś filtrować. Na samym początku trochę nudnej historii. Kiedy po długiej przerwie wróciłem do akwarystyki i posiadałem już akwarium 80 litrów podarowane przez kolegę, nadarzyła się okazja na pozyskanie akwarium 60-litrowego. Od znajomego alkoholika. Cóż, być może nie jest to powód do chwały, ale on chciał sprzedać tanio, ja chciałem tanio kupić i jakoś mnie to nie interesowało, na co przeznaczy uzyskane pieniądze. Oczywiście przeznaczył je na nalewki wiśniowe. I nawet mnie nie poczęstował. Akwarium było szczelne, ale od początku trochę porysowane. Nie posiadało pokrywy, bo znajomy alkoholik trzymał w nim wodę do podmian. Tak przynajmniej powiedział. Co trzymał w rzeczywistości? Tego już się nie dowiem i nie wiem, czy bym chciał wiedzieć. Brak pokrywy załatwiłem przy pomocy innego kolegi, który był tak zwaną złotą rączką i potrafił z materiałów, które zakupiłem, wykonać to, co znajduje się nad akwarium aż do dzisiaj. Pokrywa ze spienionego PCV, uchylna z zamontowanymi z tyłu statecznikami do świetlowego trzonku T8. Pokrywa stanowczo zbyt duża, przytłaczająca wręcz akwarium, ale ma w środku zamontowane aż 4 świetlówki 18-watowe 865 jakiejś mało znanej firmy niemieckiej. To, jak łatwo przeliczyć, daje 72 W na 60 litrów wody, czyli ponad watt na litr. Ale spokojnie, mogę tyle światła włączyć, natomiast po okresie prób i błędów obecnie palą się tylko 2 świetlówki, co daje w okolicach 0,6-0,7 W na litr, biorąc pod uwagę sporą ilość podłoża. Tyle światła jest tu całkowicie wystarczające, a myślę, że i na jednej świetlówce to akwarium spokojnie dałoby radę. W podłożu znajduje się ziemia ogrodowa i bardzo drobny żwir, który w zasadzie można by nazwać piaskiem. Chciałem wybrać lekko grubszy żwir, ale kupiłem taki i już tak zostało. I nie żałuję. Bardzo dobrze przykrywa ziemię i świetnie się w nim sadzi rośliny. Żeby zapobiec powstaniu stref beztlenowych, we wczesnym stadium akwarium wrzuciłem tu kilkanaście ślimaków świderków, które skutecznie drążąc podłoże przesuwają je i mieszają. Tyle o podłożu, bo nie ma co się w nim grzebać. Akwarium nie jest ogrzewane. Stoi w pobliżu kaloryfera, więc zimą tego nie wymaga, natomiast latem bardziej przydałoby się chłodzenie niż ogrzewanie. Różnice temperatur dzień-noc są dopuszczalne i nie zauważyłem jakichś problemów z rybami. Za filtrację odpowiada jakiś filtr. Jakiś, bo nie pamiętam firmy. Chyba to konstrukcja AquaShoota. Filtr wewnętrzny, trójkomorowy. Niestety. Akwarium jest tak małe, że z tej racji musiałem ograniczyć filtrację do 2 komór. Ale i tak ledwie się ten filterek mieści i w zasadzie jest lekko położony, żeby nie zasysał podłoża. Kiedyś był tam mniejszy filtr, ale nie dawał sobie rady, więc z musu i z oszczędności jest teraz taki, jaki jest. Podmiany wody dokonuję raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. 10 litrów wody zwykłej kranowy łódzkiej. Obsada nie jest zbyt zróżnicowana, a nawet powiedziałbym, że jest jednogatunkowa, bo są tu same molinezje, które raczą się tu rozmnażać na potęgę i młodymi zasiedliłem już 2 następne akwaria. Ale jak już kilka razy mówiłem i pisałem, zwierzęta w akwarium są u mnie na drugim miejscu. Najbardziej liczą się rośliny. Akurat to akwarium stanowczo przeznaczyłem na akwarium testowe, gdzie pojawiają się i znikają rośliny, które staram się rozmnożyć. I jeśli się to udaje, rośliny przenoszone są do innych zbiorników. Dlatego też panuje tu nieład. Rośliny są sadzone akurat tam, gdzie jest miejsce, a miejsca już nie ma, więc robi się gęsty, dziki busz. Może się to podobać, ale niekoniecznie. To już zależy, jak się patrzy na akwarium. Dla osób przyzwyczajonych do równego cięcia roślin i sadzenia w układach, to akwarium wygląda jak śmietnik. W dodatku śmietnik z plastikowymi patyczkami, które służą do punktowego rozmnażania mchów, a w tym wypadku do mnożenia glonu zwanego kladoforą. Dla tych, którzy lubią bardziej dzikie klimaty, oglądanie go może sprawić przyjemność. Co do obsady roślinnej, to tak jak powiedziałem, jest zmienna. Obecnie jest tu kilka rodzajów zwartek. Rzuca się w oczy Blyksa japonika, po lewej wyrasta sobie z podłoża Lysimachia numularia, jest krzaczek Ludwigi repens, rosnąca w kilku miejscach Barclaya longifolia, jest Limnophila aquatica, która rośnie szybko i zasłania czasem całe akwarium.
Znalazła się tu też mała sadzonka lotosa, który absolutnie swym wzrostem tu nie będzie pasował, ale na razie nie mam go gdzie posadzić. Jest glon, o którym już mówiłem, czyli Cladophora glomerata. Są kawałki rogatka, jest Alternatera rejniki, Lobelia cardinalis, Hydrocotyle tripatri... Hydrokortizon, Hydrocortyle tripartita i jego większa odmiana, czyli Leukocephala. Poza tym Hemianthus micranthemoides, Subwassertank, Amania bonsai, są resztki Pogostemona helferi, straszliwie załatwionego przez ślimaki ampularie do tego stopnia, że w zasadzie zamiast gwiazdy wodnej są tam palmy wodne. Jest tu też Heteranthera zosterifolia, Rotala rotundifolia, Bacopa monieri, pewnie jakaś grofila się tu ostała. Jest też Didyplis diandra i Lilaopsis brazilensis. Po powierzchni śmiga sobie Pistia, która tylko w tym akwarium notuje przyrosty. Resztki rzęsy wodnej i kawałki w głębki. Jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, ale naprawdę czasem sam się dziwię, co mi tam wyrasta, gdyż jestem przekonany, że tego to tam na pewno nie sadziłem. Rzekłbym, akwarium jak akwarium, tylnej części ciała nie urywa. Żyje swoim życiem, specjalnie w nie nie ingeruje. Czyszczę przednią szybę, wymieniam wodę, czyszczę filtr i od czasu do czasu przycinam rośliny, które rozsadzam potem w pozostałych zbiornikach. Nadmiar zielska wymieniam na rośliny, których jeszcze nie mam lub odsprzedaję. I tak się to toczy. Na pytanie, dlaczego akwarium nazywa się Out of Paprika, czyli pożegnanie z papryką, nie odpowiem w tym filmie, bo brakłoby mi czasu, tyle jest do opowiadania. Zastosuję więc krótszą formę odpowiedzi, bo tak. To tyle na temat mojego najmniejszego zbiornika. Liczę na dużą ilość unlike'ów, unsubów i innych an-an. Chciałbym dodać, że konkurs z poprzedniego filmu o wgłębce wygrał niejaki Macias. Chałwa mu za to i inne słodycze. Po napisach końcowych bonus, który zapewne jest lepszy niż cały film. Nie wiem, czy ktoś dobrnął do słów, które właśnie wypowiadam. Jeśli ktoś jednak się w tym miejscu znalazł, nawet przypadkiem, proszę o danie znaku w komentarzach, podając hasło Burak Pastewny. Pozdrawiam i zapraszam na bonus.